Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Praktyka modlitwy w życiu konsekrowanym, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 4 stycznia 1995 roku. W tradycji chrześcijańskiej zawsze przywiązywano wielką wagę do kontemplacji jako najwyższej formy wyrazu życia duchowego i szczytowego momentu modlitwy. Akt kontemplacji nadaje pełne znaczenie życiu zakonnemu, niezależnie od jego rodzaju w następstwie specjalnej konsekracji, jaką stanowi profesja rad ewangelicznych. Na mocy tej konsekracji życie zakonne jest i powinno być życiem modlitwy, a więc kontemplacji. Nawet jeżeli w koncepcji duchowości oraz w praktyce czas poświęcony modlitwie nie ma charakteru ani wyłącznego, ani dominującego. W związku z tym, Sobór stwierdza: Dlatego członkowie każdego Instytutu, jako ci, którzy wyłącznie i przede wszystkim szukają Boga, powinni łączyć kontemplację, przez którą trwaliby myślą i sercem nieustannie przy nim z miłością apostolską. W ten sposób Sobór podkreśla, że kontemplacji powinni się oddawać nie tylko członkowie Instytutów Życia wyłącznie kontemplacyjnego, lecz wszystkich Instytutów również i tych, które oddają się bardzo angażującym dziełom apostolskim. Praktyka modlitwy jest istotnym aspektem każdej formy życia zakonnego. Mówi o tym Ewangelia, na którą powołuje się Sobór. W sposób szczególny nawiązuje on do epizodu, w którym Maria z Betanii siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Marcie, która chciała, by siostra pomogła w posługiwaniu i dlatego poprosiła Jezusa, by zachęcił ją do pracy, nauczyciel odpowiedział: Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Sens tej odpowiedzi jest jasny. Najlepsza cząstka polega na wsłuchiwaniu się w głos Chrystusa, pozostaniu przy Nim i związaniu się z Nim duchem i sercem. Oto dlaczego w tradycji chrześcijańskiej inspirowanej przez Ewangelię kontemplacja ma w życiu konsekrowanym bezsporny priorytet. Co więcej, odpowiadając Marcie, nauczyciel daje do zrozumienia, że przylgnięcie do Jego osoby, do Jego słowa, do prawdy, która pochodzi od Boga, a którą On objawia i przekazuje, jest jedyną rzeczą naprawdę potrzebną. Inaczej mówiąc, Bóg, a także Jego Syn, który stał się człowiekiem, pragnie najpierw daru serca, a dopiero potem daru wyrażającego się w działalności. Ponadto sens religii zapoczątkowanej w świecie przez Jezusa polega na oddawaniu czci Ojcu w duchu i prawdzie, bo to właśnie znajduje w Jego oczach. Upodobanie, zgodnie z nauką przekazaną Samarytance. Sobór poucza, że w tym priorytecie daru serca trzeba dostrzec również należną odpowiedź na miłość Boga który pierwszy nas umiłował osoby konsekrowane których ojciec poszukuje w sposób uprzywilejowany są ze swej strony powołane do szukania Boga do skierowania swych pragnień ku Ojcu do utrzymywania z nim modlitewnego kontaktu do ofiarowania mu swego serca pałającego miłością ta zażyłość z Bogiem urzeczywistnia się w ich życiu z Chrystusem i w Chrystusie. Mówi Sobór: Niech się starają we wszelkich okolicznościach prowadzić życie ukryte z Chrystusem w Bogu. Święty Paweł formułuje fundamentalne prawo tego życia ukrytego myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Ten ukryty aspekt ścisłego zjednoczenia z Chrystusem ujawni się w całej swej głębokiej prawdzie i pięknie. Kiedy znajdziemy się w niebie? Nawiązując do tej istotnej racji życia konsakrowanego, Sobór zaleca: Członkowie Instytutów Zakonnych powinni z nieustanną pilnością pielęgnować ducha modlitwy i samą modlitwę. Wystarczy tu powiedzieć, że duch modlitwy oznacza postawę duszy, która łaknie bliskiego kontaktu z Bogiem i stara się przeżywać tę bliskość z największym oddaniem. Postawa ta wyraża się w konkretnej modlitwie, której poświęca się pewną ilość czasu każdego dnia. Również i w tym naśladujemy Jezusa, który nawet w najbardziej intensywnym okresie swojej działalności znajdował czas na wyłączny dialog z Ojcem w osobistej modlitwie. Wiadomo, że w tradycji chrześcijańskiej występują różne formy modlitwy, a w szczególności modlitwa wspólna oraz modlitwa osobista. Obydwie są pożyteczne i na ogół nakazane. Trzeba jedynie wystrzegać się, by modlitwa wspólna nie odzwyczajała od modlitwy osobistej, oraz by ta ostatnia nie eliminowała i nie pomniejszała znaczenia modlitwy wspólnej. Ewangeliczny duch szczerej modlitwy pozwala znaleźć między tymi dwoma formami równowagę odpowiadającą potrzebom duszy, a założyciele i prawodawcy instytutów. Ustanawiają w tym względzie normy zgodne z autorytetem Kościoła. To samo można powiedzieć o podziale na modlitwę ustną i modlitwę myślną. W rzeczywistości każda modlitwa powinna być modlitwą serca. Jezus zaleca modlitwę pokorną i szczerą. Módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, ostrzegając, że wielomówność nie stanowi gwarancji, iż modlitwa będzie wysłuchana. Jest jednak prawdą, że zgodnie z naturą człowieka, modlitwa wewnętrzna dąży do tego, by wyrażać się w słowach, gestach i wszelkich aktach tzw. kultu zewnętrznego, ożywianego zawsze przez modlitwę serca. Sobór ukazuje również autentyczne źródła duchowości chrześcijańskiej i modlitwy. Są nimi pismo święte, które należy czytać i rozważać. By głębiej poznać tajemnice Chrystusa oraz liturgia, a zwłaszcza sprawowanie Eucharystii, z jej bogactwem czytań, sakramentalnym uczestnictwem w odkupieńczej ofierze Krzyża, żywym kontaktem z Chrystusem, pokarmem i napojem w Komunii Świętej. Niektóre instytuty krzewią również praktykę adoracji Eucharystycznej, która sprzyja kontemplacji i zacieśnieniu osobistej więzi z osobą Chrystusa. Oraz stanowi świadectwo wpływu, jaki jego obecność wywiera na ludzkość. Należy to pochwalać i podawać za wzór do naśladowania. Wiadomo, że istnieją dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, instytuty poświęcone całkowicie kontemplacji. Mają swoje miejsce w życiu Kościoła, choćby nagliła konieczność czynnego apostolstwa, którą widzimy w dzisiejszym świecie. Jest to konkretna odpowiedź na słowa Jezusa, który mówi, że potrzeba tylko jednego. Kościół potrzebuje modlitwy członków Instytutów Kontemplacyjnych, by pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem i uzyskać łaski konieczne do swego rozwoju w świecie. Członkowie Instytutów Kontemplacyjnych, mnisi i klasztory klauzurowe są więc również świadkami priorytetu, jaki Kościół przyznaje modlitwie oraz wierności której pragnie dochować w stosunku do odpowiedzi udzielonej Marcie przez Jezusa i mówiącej o najlepszej cząstce wybranej przez Marię. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że odpowiedź na powołanie kontemplacyjne łączy się z wielkimi ofiarami, a przede wszystkim z wyrzeczeniem się działalności bezpośrednio apostolskiej, która szczególnie dzisiaj wydaje się pociągać większość chrześcijan, mężczyzn i kobiet. Członkowie instytutów kontemplacyjnych poświęcają się kultowi odwiecznego i Bogu składają doskonałą ofiarę chwały w formie ofiary osobistej, tak wzniosłej, że wymaga ona specjalnego powołania, które musi być zweryfikowane przed wstąpieniem do instytutu lub złożeniem wieczystej profesji. Trzeba jednak dodać, że również instytuty kontemplacyjne spełniają w kościele funkcję apostolską. Modlitwa jest bowiem służbą na rzecz Kościoła i dusz. Rodzi ona obfite owoce świętości i przyczynia się do tajemniczej płodności apostolskiej ludu Bożego. Wiadomo bowiem, że członkowie instytutów kontemplacyjnych modlą się za Kościół i żyją dla Kościoła, a niejednokrotnie dla jego wsparcia oraz postępu uzyskują z nieba łaski i pomoc znacznie przekraczające to, co można osiągnąć w działaniu. W związku z tym warto zakończyć obecną katechezę wspomnieniem postaci świętej Teresy od dzieciątka Jezus, która dzięki swej modlitwie i ofierze przysłużyła się ewangelizacji bardziej, niż gdyby poświęciła się działalności misyjnej. Dlatego też została ogłoszona patronką misji. Fakt ten potwierdza istotną rolę instytutów życia kontemplacyjnego oraz konieczność, by wszystkie instytuty życia konsekrowanego, Również i te, które poświęcają się intensywnemu i wielorakiemu apostolstwu, pamiętały o tym, że nawet najbardziej pożyteczna działalność dla dobra bliźniego nigdy nie zwalnia od modlitwy pojmowanej jako dar serca, umysłu i całego życia składany Bogu.